Znając już fraszkę na zdrowie oraz list do ludożerców Tadeusza Różewicza, możemy napisać rozprawkę. Rozprawka. Słowo rozprawka pochodzi od rozprawiać. Rozprawka. A rozprawiać to zastanawiać się. Może jest tak, a może jest inaczej, może wartość dzisiaj do szkoły, a może powiedzieć mamie, że się źle czujemy, i jest na ten moment trze w magiczny sposób: 38 i 4 i musimy zostawić w domu, czyli rozprawiamy o jakiejś sprawie. Rozprawka to rozprawa sądowa. Sąd orzeka na rozprawie, że jest tak, albo jest inaczej. I ty też w swojej rozprawce jesteś jak ten sąd, i będziesz rozsądzał różne tezy, opinie, no chociażby taką, że w życiu ważne są wartości niematerialne. To niech będzie temat naszej rozprawki. W życiu są wartości niematerialne. Materialne to samochód, pieniądze, a nam chodzi o wartości nie. Materialne. I ty teraz będziesz w, roz, tej, w czasie tej rozprawy yy, udowadniał, że rzeczywiście w życiu ważne są wartości niematerialne. I musisz podać dwa argumenty: po pierwsze, po drugie, i podsumowanie. No, i jeszcze tutaj powinien być wstęp z tezą. Jeżeli tematem rozprawki są, że w życiu ważne są wartości niematerialne, to tezą będzie sąd, że moim zdaniem w życiu ważne są wartości niematerialne. O tym, jak napisać wstęp, powiem Ci w następnym odcinku. Teraz chciałbym postawić argumenty. Po pierwsze muszę udowodnić, że w życiu ważne są wartości niematerialne. Po pierwsze, jeśli będziemy zajmować się tylko tym co materialne, możemy nie zauważyć, że tracimy tracimy z oczu, że tracimy z oczu na przykład przyjaźń To o tym, że przyjaźń jest najważniejsza, bardzo ważna, przekonał się mały książę. No i tutaj opisujemy dalej w tym akapicie losy małego księcia. W drugim akapicie możemy napisać po drugie: jeżeli będziemy się tylko zajmować pieniędzmi, zapomnimy o czymś tak ważnym jak zdrowie o czym przypomina Jan Kochanowski we fraszce Na zdrowie te słynne słowa szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz przeszły do historii literatury i przypominają nam że zdrowie jest wartością nadrzędną czyli w pierwszym argumencie posłużyliśmy się małym księciem w drugim argumencie, fraszką na zdrowie. Czy listem do ludożerców można by się posłużyć, pisząc rozprawkę pod tytułem, że w życiu ważne są wartości niematerialne? Oczywiście. Argument brzmiałby tak. Załóżmy, że będzie trzeci akapit i trzeci argument. Po trzecie, zapominając, że jesteśmy ludźmi, stajemy się egoistami. I szkodzimy innym. Tadeusz Różewicz w swoim wierszu list do ludożerców pokazuje nam ludzi, którzy nie zważają na innych, nadużywają słowa moje. Wydaje mi się, że wszystko powinno być im podporządkowane. I takich ludzi możemy nazwać ludożercami, ponieważ nie zważają na innych. I podsumowując. Przytoczone argumenty i przykłady dowodzą tezy, że w życiu wartości niematerialne są najważniejsze. I w ten sposób napisaliśmy rozprawkę. O tym jak napisać wstęp do rozprawki opowiem w następnym odcinku.